Wiele z nas chodzi do sklepów sieciówek nie tylko po to, żeby cokolwiek na siebie włożyć, ale żeby czuć się pięknie. Niestety coraz częściej wychodzimy z przymierzalni zamiast z nowymi ciuchami, to z kompleksami. Czołem! Witajcie na moim kanale, czyli Klaudia Klaudi. Dziś zapraszam Was na kolejny babski wieczór i spróbujemy odpowiedzieć sobie w nim na pytanie, które mam wrażenie, że coraz więcej z nas sobie zadaje. Zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Czyli dlaczego nic na mnie nie pasuje? Porozmawiamy o głównym winnym tego zjawiska, czyli standardowej rozmiarówce. Mam tutaj na myśli oczywiście nasze standardowe XS, S, M, L, XL, XXL i tak dalej, ale także 32, 34, 36, 38, 40, 42. To samo tyczy się rozmiarów męskich, to samo tyczy się rozmiarówek, w których naprawdę można się pogubić, bo każdy kraj ma inną. Do tego dochodzą nam także rozmiary uniwersalne. Uniwersalne, czyli na kogo? Teoretycznie na przeciętnego człowieka. Ale z nimi też jest problem, bo osoby szczuplejsze mają problem, że wyglądają w tym jak w worze pokutnym, a z kolei osoby większe, no to ich zupełnie nie ubiera. Ale standardowo zacznijmy od początku. Standardowa rozmiarówka ma swoje początki w wojsku. W czasach, kiedy to trzeba było szyć bardzo dużo uniformów i to w miarę bardzo szybko, więc nie było czasu na to, żeby mierzyć każdego. Z wojska przeszło to do świata zwykłego konsumenta i na początku zazwyczaj używało się standardowej rozmiarówki dla ubrań męskich, dlatego że mężczyźni częściej nosili luźne, mniej dopasowane rzeczy, a kobiety wolały jednak mieć wszystko szyte na miarę. Oczywiście te kobiety, które było na to stać. Ale im rynek rósł, tym bardziej zaczynano myśleć o tym, że warto by było wprowadzić taką rozmiarówkę dla wszystkich, dlatego że jest to po prostu oszczędność pieniędzy dla producentów. Takie próby najpierw podjęto w Stanach Zjednoczonych, gdzie zebrano wymiary w 59 różnych miejscach od 15 tysięcy kobiet. Mierzono jednak tylko kobiety, które same się zgłosiły i dawano im za to kilka groszy, więc oczywiście zgłaszały się te kobiety, które po prostu potrzebowały szybko dorobić, a nie wszystkie też te panie z wyższych sfer, które nie potrzebowały brać udziału w takich eksperymentach. No i choć badacze mieli mnóstwo danych, z którymi mogli pracować, analizowali je pod każdym względem, to niestety skończyło się na niczym. Nie mogli stworzyć takiej standardowej rozmiarówki, która pasowałaby dosłownie każdemu. Wow, to zupełnie tak, jakby nasze kobiece ciała się od siebie różniły, co? Nie było żadnych konkluzji. Nie doszli do żadnych wniosków, ale producenci naciskali, że jakaś rozmiarówka musi powstać, ponieważ obliczyli, że tracą na produkcji ubrań bez standardowych rozmiarów 10 milionów rocznie, więc wybrano jakiś kompromis. Przyjęła się ona tak o, więc w 1958 znowu podjęto próbę wprowadzenia standardowej, niby lepszej rozmiarówki, ale ta także miała wiele nieścisłości, więc w 1970 roku stwierdzono, wiecie co? Niech każdy producent ubrań, nie wiem, przyjmie rozmiarówkę jaką chce, okej? Ma wolną rękę. I już od samego początku, w czasach, gdy każdy miał dostęp do dobrej krawcowej, kobiety narzekały, że te ubrania, które kupują w sklepach, i tak potem trzeba przerabiać właśnie u krawcowych i jeszcze dodatkowo za to płacić. Więc jaki jest sens? No i wtedy można zobaczyć taką trochę zmianę w modzie w kierunku ubrań bardziej luźnych, mniej dopasowanych, bardziej uniwersalne kroje. Bo kiedy ubrania nam dokładnie nie dolegają do ciała, można na wiele rzeczy przymknąć oko. No i my jako konsumenci już trochę jesteśmy zdani na te ubrania, ponieważ jeżeli chcielibyśmy mieć coś idealnie dopasowane do naszej sylwetki, no to musimy iść do krawcowej, żeby nam to uszyła. Ale bardzo często jest to o wiele droższe niż ubrania w sklepach, czasochłonne, no i jeżeli coś by Ci się ostatecznie nie podobało, to nie możesz tego tak po prostu zwrócić. No i teraz dochodzimy już do czasów współczesnych i do tej naszej nieszczęsnej rozmiarówki. Bardzo często jest tak, że kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nosimy jakiś rozmiar całe życie, to kiedy coś przestaje na nas pasować, zaczynamy się biczować, że kurczę, przecież całe życie nosiłam M-kę i nagle co, nie mieszczę się? Jak to? To musi być coś ze mną nie tak. A trzeba pamiętać, że każdy z nas się zmienia i to jest naturalne, że nie będziemy cały czas w tym samym rozmiarze, tak? Kiedy byliśmy nastolatkami, nasze ciało wyglądało trochę inaczej, w wieku lat 30 wygląda inaczej i pewnie będzie o wiele inaczej wyglądało w wieku lat 60. Ale takie dopasowanie do jakiegoś rozmiaru, do takiej normy, to jest trochę taka zastawiona pułapka. I ja sama mam z tym problem, ponieważ dopiero niedawno, kiedy robiłam przegląd szafy,
to na dobre pożegnałam się ze spodniami, w które nie wchodziłam od lat, ale gdzieś tam sobie mówiłam, nie, to jest chwilowy wypadek przy pracy, ja za chwilę się w nie dopnę, w razie czego je zostawię, przynajmniej będę miała motywację do czego schudnąć. I to jest właśnie niestety też bardzo częsty problem, że kupujemy rzeczy, które są na nas delikatnie za małe, ale stwierdzamy, dobra, będzie coś, żeby mieć motywację. Czy to jest takie zdrowe podejście? Sama teraz podaję to w wielką wątpliwość. My się zmieniamy, ale także z pokolenia na pokolenie coraz bardziej ciało przeciętnego człowieka się zmienia. I nie można powiedzieć, że sklepy tak zupełnie się do tego nie dopasowują i że ta standardowa rozmiarówka cały czas jest taka sama. Nie, ona bardzo się zmienia i można to zauważyć, kiedy na przykład spróbujecie, nie wiem, założyć rzeczy swojej mamy z młodości. Ja na przykład popełniłam ten błąd i znalazłam na strychu jej rzeczy, które ona nosiła zanim mnie urodziła i miała rozmiar 36, czyli taki, który ja teoretycznie mam teraz. Ale kiedy próbowałam założyć tamtejsze 36, to jej spódniczki wchodziły mi mniej więcej do połowy uda. Zapytać się, co one robiły na strychu. No właśnie, to kolejna pułapka. Może kiedyś jeszcze je ubiorę i się w nie zmieszczę. Przede wszystkim jesteśmy dużo wyżsi niż nasi dziadkowie. Cytuję, w społeczeństwach rozwijających się obserwowany jest tak zwany trend sekularny, czyli zwiększanie się wymiarów ciała z pokolenia na pokolenie. Zmiana trybu życia, poprawa sposobu odżywiania, stanu zdrowia i higieny powoduje, że stajemy się wyżsi, nasze organizmy wykorzystują sprzyjające warunki życia, by w większym stopniu wykorzystać swój potencjał genetyczny, mówi profesor Bogusław Pawłowski, kierownik Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego. Każdy istotny niedostatek pokarmu lub poważna choroba, na przykład biegunka, jest dla organizmu stresem. W okresie wzrostu, czyli w dzieciństwie, najbardziej wrażliwe na taki stres są kości długie. Niedożywienie lub choroba to sytuacje, kiedy organizm musi zdecydować, jak gospodarować ograniczonymi zasobami. Zaobserwowano, że w takich sytuacjach w pierwszej kolejności odcinane od zasobów są właśnie kości długie, czyli kończyny. I to też widać po danych statystycznych. GUS opublikował, jak wygląda obecnie przeciętna Polka i przeciętny Polak. I po prostu jesteśmy od naszych dziadków wyżsi, ale też więksi. Dla przykładu, przeciętna Polka w tej chwili nosi rozmiar 40-42. Ale niestety w wielu sklepach jest to praktycznie końcówka rozmiarówki. I niestety pogłębia to też statystyki, że jesteśmy najbardziej zakompleksionymi kobietami w Europie. Pewnie zauważyliście to, co ja i co przekonało mnie do tego, żeby w ogóle nagrać ten film, że mam wrażenie, że rozmiarówka w różnych sklepach się właśnie od siebie różni. Że nawet jeżeli jesteś przyzwyczajona, że masz jakiś rozmiar w danym sklepie, to w 5 innych ten rozmiar będzie się różnił. Załóżmy, że masz rozmiar M. I w jednym sklepie ten rozmiar M jest dla ciebie za mały, w drugim jest idealny, w trzecim będzie za duży, w czwartym będzie prawie dobry i tak dalej, i tak dalej. A przecież teoretycznie powinny być to te same rozmiary, prawda? No tak, ma to sens, bo tak jak powiedziałam, niestety każdy sklep ma inny rodzaj mierzenia. Co najgorsze, sklepy nawet w obrębie własnych kolekcji mogą mieć różnice w wprowadzaniu rozmiarówki. I tak na przykład zauważyłam, że w popularnej sieciówce mogę wziąć do przymierzalni 4 pary spodni w tym samym rozmiarze i każda z nich będzie na mnie leżała inaczej i to niekoniecznie dlatego, że mają inny krój. Nie wspominając już o tym też, że każda z nas ma po prostu inny rodzaj sylwetki. I to już nie chodzi tylko o to, że rozmiar ma się, nie wiem, różnić tym, że mamy kilka więcej centymetrów czy mniej w szerz. Na przykładzie spodni. Jedna z nas ma większą pupę, druga mniejszą, grubsze łydki, chudsze łydki, większe uda, mniejsze uda. Możemy mieć też zupełnie inny rodzaj sylwetki, możemy mieć duże wcięcie w talii albo nie mieć go w ogóle. I jakby nie bierze się tych różnic pod uwagę. Teoria teorią, wiadomo, ale zobaczmy, jak ta różna rozmiarówka wygląda w praktyce. Rozmiar 36, zupełnie szczerze mam trochę miejsca. Normalnie 36 są na mnie nawet trochę przyciasne, a tutaj no sporo ludzi. Ten sam rozmiar. Tutaj one już są takie idealne, aczkolwiek uważam, że wieczorem jakbym się najadła, to mógłby być już problem. Te wyniki z Zary są o tyle ciekawe, że byłam tam kilka miesięcy temu i pamiętam, że z tym 36 w spodniach miałam problem, że aż musiałam jedną parę zwrócić, więc tu się coś zmienia.
dżinsy, które biorę w każdym sklepie. Znowu rozmiar 36 i tutaj, okej, zapnę się, ale to rano. A co będzie wieczorem? No i te już są całkiem okej, aczkolwiek o dziwo mam sporo przestrzeni, ale to może być też kwestia tego, że tutaj można sobie to regulować. Niemniej jednak przy takiej zerowej regulacji jest luźno. Ktoś by mógł teraz powiedzieć, ok, ale Pull&Bear to jest taka marka bardziej młodzieżowa, może dlatego te rozmiary są mniejsze, no ale nie ma rozgraniczenia na 36 dla dorosłych kobiet, dla nastolatek, dla dzieci, dla starszych kobiet, więc w teorii rozmiarówka powinna być taka sama. Dobra, czas na high-end. Mimo tego, że jest przytagunka, to powiem wam, nawet nie jest na styk. Muszę wciągać brzuch, żeby móc ten rozmiar dopiąć. Już nie ma mowy o, nie wiem, jakimkolwiek siedzeniu czy schylaniu się. No nie, i to tak jak mówię, to jeszcze z wszytą gumką, więc zupełnie nie rozumiem tego rozmiaru tutaj. A tutaj przy klasycznych jeansach zupełne przeciwieństwo. Leżą idealnie, myślę, że na spokojnie. Test schylania się jest zaliczony, test siedzenia. Byłaby nawet przestrzeń trochę, jakbym coś pojadła. Wiadomo, że każdy materiał jest inny i inaczej się zachowuje, pozwala sobie na więcej rozciągliwości albo mniej. Ale jak widzicie, w każdym sklepie i tak biorę spodnie z różnych materiałów i te rozmiary dalej się różnią, a już zwłaszcza jeżeli chodzi o dżinsy. Przecież biorę praktycznie taki sam krój w różnych sklepach. Specjalnie chciałam wziąć jakieś spodnie ala skórzane albo woskowane, bo z nimi jest zawsze największy problem i są największe różnice odnośnie rozmiarówki. Ja mam spodnie skórzane różowe, też z Reserved, i one są na mnie za duże 36. Te natomiast nie ma takiej siły na świecie, żebym była w stanie się w nie dopiąć, więc jak to jest z tymi rozmiarami? Spodnie, rozmiar 36, dżinsy klasyczne, też nie ma żadnej siły, żebym była w stanie się w nie dopiąć. Wydają się być całkiem elastyczne, a i tak po prostu, no nie ma szans, nie ma szans. A to jest przecież rozmiar 36, taki jak biorę w każdym ze sklepów, w każdym. Tutaj ewidentnie rozmiarówka jest zupełnie inna, bez względu na materiał. Mało tego, ubrania się produkuje w wielkich fabrykach w Chinach na przykład, czy w Bangladeszu, i stosuje się ten sam rozmiar dla danego modelu, bez względu na to, do jakiego kraju on idzie. Czyli mimo tego, że nawet statystycznie dana Polka, Włoszka, Brytyjka czy Amerykanka wyglądają inaczej, to i tak dostaniemy te same rozmiary. To, co słyszałam, to różnica może jednak pojawiać się już w samym metkowaniu, w zależności od kraju. No i przez to te same wnioski mają ludzie na całym świecie. W Ameryce też przeprowadzono eksperyment, porównując spodnie męskie w różnych sklepach popularnych sieciówek, i różnice między nimi potrafiły być aż do 5 cm wszerz i wzdłuż, przy tym samym rozmiarze. Mamy też do czynienia z czymś takim jak vanity sizing. Oznacza to, że niektóre sklepy z premedytacją zawyżają swoją rozmiarówkę, ponieważ psychologowie potwierdzili, że jest tak, że kiedy widzimy, że mieścimy się w ten sam rozmiar albo najlepiej mniejszy niż do tej pory, to czujemy się ze sobą lepiej i mamy bardzo przyjemne wtedy skojarzenia ze sklepem, że wow, zobaczcie, ten rozmiar nam nie pasuje tutaj, do tej pory wchodziłam w XL-kę, a tutaj nagle L-ka w tym sklepie. Dlatego sklepy specjalnie po to, żebyście lepiej się czuli, więcej kupili, zawyżają rozmiar, żebyście mieli wrażenie, że mieścicie się w rozmiar mniejszy, chociaż rzeczywiście mniejszy nie jest, tylko tak został oznaczony. To może też sprawić, że jesteś lojalna w firmie, ponieważ masz z nią dobre skojarzenia. Na przykład idziesz do jednego sklepu, w którym zawsze nosiłaś rozmiar L i nagle nie mieścisz się w XL-kę, ale idziesz do drugiego sklepu, w którym ta L-ka dalej na ciebie pasuje, mimo że wielkościowe te rzeczy będą takie same, tylko są inaczej ometkowane, to ty będziesz miała lepsze skojarzenia z tym sklepem, w którym mieściłaś się w mniejszy rozmiar. Albo tak jak niestety i mi często się zdarzało, żeby tylko sobie udowodnić, że dalej mieszczę się w ten sam rozmiar, kupowałam rzeczy, które były na mnie no trochę za małe i potem leżały w szafie nie wiadomo ile, bo nie chciałam po nie sięgać, bo źle się w nich czułam albo źle na mnie leżały, ale kupiłam je z myślą, tak, dalej mam ten sam rozmiar, ok? To jest straszne i sama mam z tym ogromny problem, że
trzeba przestać myśleć o tych rozmiarach jako o jakimś wyznaczniku siebie i że ten rozmiar mówi coś o mnie. To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, co na tobie dobrze leży, a co na tobie źle leży, bez względu na to, co jest na metce. Niestety przy tej całej rozmowie, już nie wspominając o tym, jak ciężko jest dostać ubrania, i to ładne ubrania, w rozmiarach plus size. Dlatego wiele osób, którym nie pasuje standardowy rozmiar, osoby wyższe, niższe, mniejsze, większe albo osoby z niepełnosprawnościami, są zdane albo na szycie w zakładach krawieckich, albo, co często widziałam w komentarzach pod filmami o podobnej tematyce, sami decydują się, że nauczą się szyć po to, żeby w końcu coś na nich pasowało i będą sobie szyli sami ubrania. Przy okazji tego tematu warto wspomnieć, że nawet jeżeli gdzieś tam standardowa rozmiarówka w miarę ci odpowiada, to bardzo często szyje się rzeczy, które mają tak straszny krój, które ewidentnie nie pasuje nikomu. Dziwnie wykrojone dekolty do pępka albo, nie wiem, dziwnie ułożone ramiona, to jest nagminne, zwłaszcza w sieciówkach. I ty wiesz już doskonale, widząc te rzeczy, samemu je przymierzając, że to po prostu trafi na śmietnik, bo nikt nie będzie w tym dobrze wyglądał, więc tak jakby sklepy, nie wiem, z premedytacją tworzyły więcej śmieci? A, i jeszcze jedna kwestia. Ja nie wiem, czy to jest teoria spiskowa, czy nie, ale czy zauważyliście, że bardzo często w sklepach jest tak straszne światło w przymierzalniach i nie wiem, czy oni coś robią z lustrami, czy nie, ale ja praktycznie z każdych zakupów wychodzę z kompleksami, bo moje ciało jeszcze nigdy nie wyglądało tak strasznie, jak w tych lustrach w przymierzalni. Co gryzie się z tym, że sklepy chcą, żebyś się czuła dobrze podczas zakupów, żebyś kupiła więcej. Ja zazwyczaj po prostu wychodzę z niczym, myśląc sobie, że czy ja naprawdę tak wyglądam na co dzień? Ale może to tylko teoria spiskowa. Dajcie znać w komentarzach, czy tylko ja to zauważyłam. Co ciekawe, nawet jeżeli ubrania nie leżą na nas dobrze, to nie oznacza, że przestajemy wtedy kupować. Według badań konsumentów, jeżeli nie wychodzimy z ubraniami, ponieważ na przykład standardowa rozmiarówka nam nie odpowiada, to wychodzimy z większą ilością rzeczy, które nie wymagają takiego przymierzania, czyli na przykład kosmetyki, biżuteria czy buty. Na koniec warto sobie powiedzieć szczerze, chociaż wiem po swoim przykładzie, że nie jest to takie proste, ale musimy pamiętać o tym, że kiedy przymierzamy ubrania i coś jest nie tak, to nie oznacza, że z nami coś jest nie tak, tylko z tymi produktami. To jest bardzo krzywdzące, żeby określać nasze ciała jakąś konkretną liczbą i dokładniej tym, czy jesteśmy w stanie w tą liczbę się zmieścić, czy nie. Kupujmy świadomie ubrania, które sprawiają, że czujemy się ze sobą dobrze, które dobrze na nas wyglądają, które nam się podobają, a niekoniecznie myślmy o tym, czy jest to ten sam rozmiar, co zawsze. Dajcie znać, jakie wy macie przemyślenia i doświadczenia z tym tematem. Dajcie też znać, czy tylko ja wierzę w teorię spiskową z lustrami w przymierzalniach. I widzimy się już za tydzień. Wpadajcie na Instagrama, subskrybujcie, wiecie co tam. Buziaki. Pa!